Trzy czwarte nie sprawia problemów, ta jedna czwarta sprawia I Tak zwane pytanie z haczykiem. Może powtórzmy jeszcze raz pytanie dla telefonujących. Wymienić cztery systemy wspomagające z systemu GPS oparte o segment satelitarny. Podkreślam, że chodzi o działające systemy. A pytanie dla czatujących od razu? Jaka sentencja standardu NMEA 0183 zawiera zasadnicze dane na temat pozycji 3D i dokładności wskazań? www.myszka.org. Nagrody to trochę niespodzianki. Ja sądzę, że nasi słuchacze będą zadowoleni. A Panie Pawle, to może podzielmy to jakoś, bo powinniśmy po pierwsze zacząć systematyzować tą wiedzę dotyczącą GPS-u, powiedziałbym hitu prezentowego 2008, bo już wszędzie, nawet w różnego rodzaju dyskontach można było GPS-y. Jak je można podzielić tak z grubsza? Myślę, że z grubsza możemy dokonać podziału, jeśli chodzi o zastosowanie urządzenia. Najbardziej popularne i najczęściej spotykane w, wszędzie w tej chwili są urządzenia do nawigacji samochodowej. To zrozumiałe, bo rzeczywiście jadę gdzieś, prawda, moja praca jest związana z podróżami, to wygodniej jest mieć takie urządzenie. Wprawdzie ja jestem prawdopodobnie dinozaurem, który niedługo wymrze, bo ja lubię mapy, ale, ale yy, na dobrą sprawę to jest wygodne, bo to taka mapa, tylko mapa na ekranie. Dokładnie, jest to, tak jak pan powiedział, mapa, która Wskazuje dodatkowo jeszcze naszą pozycję na niej, czyli odpada nam tutaj pytanie, gdzie my się znajdujemy. Natomiast, wracając do, do podziału, na pewno mm, urządzenia samochodowe są najprostszymi, można powiedzieć, w obsłudze, jednocześnie najbardziej przyjaznymi użytkownikowi urządzeniami GPS ekrany dotykowe, w sumie tak na dobrą sprawę czasami dwa guziki w sumie, które się naciska, prawda? No, lub nawet jeden, czyli tak na dobrą sprawę włącznik, wyłącznik oraz yy, wszystkie pozostałe funkcje wtedy są obsługiwane przez ekran dotykowy. To też ma swoje uzasadnienie, bo rzeczywiście jak jadę samochodem, to nie może być skomplikowane. Musi być na tyle proste, żeby kierowca nie wiem, dotknął ekranu i żeby nie spowodował wypadku. No jest to bardzo ważne. Powinniśmy pamiętać, że w czasie jazdy samochodem naszym podstawowym obowiązkiem jest skupienie się na tym, co się dzieje na drodze. Tak więc tutaj akurat myślę, że im, im prostsze menu ekranowe, yy, można czasami powiedzieć nawet, że ubogie w dane, które podaje, tym lepiej, ponieważ nie rozprasza ono naszych Uwagi, ale no, czasami może doprowadzić to do niebezpiecznej sytuacji. E, panie Michale, w testach na waszej stronie bardzo dobre wyniki uzyskało urządzenie. Jakie to było urządzenie? E, chodzi o. Radar, samochodowe, tak. Radar Stop. E, no między innymi. Plus to takie stricte samochodowe. E, to znaczy, tak, ja wszystkich wyników testów nie pamiętam. Jedyne co mogę powiedzieć, że dokładność odbiornika GPS nie wiąże się z jego ceną. Nie powinniśmy łączyć tych dwóch cech. W odbiorniku GPS jako w produkcie końcowym, za który płacimy w sklepie, zawiera się wiele cech. Sam GPS jako urządzenie? Sam GPS jako urządzenie zawiera się dokładność, zawiera się oprogramowanie, zawiera się jakość wykonania, funkcje dodatkowe wiele rzeczy. No i oprogramowanie, ta mapa, najważniejszy chyba element, bo... Tak, znaczy po, y, chciałbym, zmierzam do tego, że chciałbym powiedzieć, że y, lepszy może niekoniecznie oznaczać dokładniejszy. Mówiąc lepszy odbiornik GPS, możemy mieć na myśli, że ma więcej opcji multimedialnych, lepszą mapę, z większym pokryciem, wygodniejszą rozumiem. Dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli zależy nam na dokładnym odbiorniku GPS z takiego czy innego powodu, bo niekoniecznie musi to być odbiornik samochodowy, na przykład jeżeli zajmujemy się e, szukaniem skarbów, co o czym może dzisiaj jeszcze później powiemy, ale e, narodziło się takie hobby od kiedy się rozpowszechniły. E, odbiorniki GPS, to wtedy zależy nam na tej dokładności, tych jednego metra, dwóch metrów, poniżej jednego metra nawet możemy osiągnąć, ale jeżeli zależy nam na zwykłym odbiorniku samochodowym, który ma nas prowadzić, to dokładność rzędu 10 do 20 metrów w niczym nie zaszkodzi, gdyż w odbiornikach samochodowych, w ogóle we wszystkich odbiornikach, które posługują się mapą i prowadzą od punktu do punktu, możemy mówić o czymś takim jak wektor stanu. Jest to y, algorytm, który pozwala nam jechać i zmierzać wzdłuż trasy, nawet jeżeli na przykład nie mamy kontaktu z satelitami. Są to dzisiaj bardzo reklamowane y, tryby pracy, na przykład tunelowe. W momencie, gdy wjeżdżamy do tunelu, GPS nas dalej prowadzi. Jak to możliwe, skoro nie widzi satelitów? No to jest właśnie wektor stanu. Na podstawie tego, y, z jaką jechaliśmy prędkością, z jakim przyspieszeniem, w jakim kierunku, y, odbiornik y, wie, że będziemy jechać. W tym samym kierunku, z podobną prędkością, przewiduje, nakładając to na mapę, wie dokładnie jak będziemy się poruszać drogą. Niektórzy producenci poszli o krok naprzód, zamontowali w odbiornikach akcelerometry, czujniki przeciążenia, które wyczuwają, czy samochód jest w ruchu, czy przyspiesza, czy wrzuca bieg wsteczny. I to dokonuje korekty? I to dokonuje korekty tego, co, co nanosi wektor stanu na mapę. To bardzo ciekawe rozwiązanie, ja sądzę, że do tego jeszcze wrócimy. Panie Pawle, pan powiedział przed wejściem do studia, że w zasadzie z tym odbiornikiem GPS-u to nie jest takie proste, bo to musi być szyte na miarę, tak? Jakie mamy potrzeby? Dokładnie tak. Jak już mówiliśmy wcześniej o... Czyli nie Trubie... ma uniwersalnego GPS-u dla wszystkich, od razu powiedzmy szczerze. Myślę, że można tak powiedzieć. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, urządzenia do nawigacji samochodowej są często najprostszymi, najbardziej przyjaznymi użytkownikowi urządzeniami GPS-u. Pies, natomiast nie zawierają szeregu innych funkcji, które przydają się w innych zastosowaniach. W przypadku urządzeń turystycznych na przykład mamy dodatkowe funkcje takie jak elektroniczny kompas, który pomaga nam w określeniu kierunku podczas kiedy się nie poruszamy, czy też barometryczny wysokościomysł, który dodatkowo może nam uszczegółowić zapis wysokości, na której się znajdujemy. W przypadku um, zastosowań sportowych, urządzenia GPS często są połączone z monitorem pracy serca. Um, czyli mamy tutaj możliwość kontrolowania również intensywności własnego wysiłku. Można powiedzieć, że praktycznie do każdego hobby, do każdego zastosowania, możemy dobrać odbiornik. No wszystko zależy od tego, do czego tak naprawdę potrzeby, będziemy go tak? używać.